sakramentach, o życiu konsekrowanym, o życiu zakonnym, że to ma być znak nieba, znak tego, że jest życie wieczne, że jest Królestwo Niebieskie. Co myślę, że niejeden jakby zobaczył nasze klasztory, to by miał wątpliwości, jak tak ma wyglądać życie. Jakby tak ma niebo wyglądać. No to sorry. Ale ja się naprawdę tak jak mam miesięczny dzień skupienia, czy jakoś tak chwila zatrzymania na rekolekcjach, to sobie zadaję pytanie, czy ktoś patrząc na mnie myśli o niebie, znaczy nie dlatego, że Boże, niech się to już skończy, chcę do nieba niż, bardziej niż z nią być, ale... Albo widzisz jeszcze anioła. No to tak, to raczej ci panowie na plantach, którzy już różne rzeczy właśnie wcześniej widzieli. Ale to jest pytanie, czy ktoś patrząc na mnie myśli o Panu Bogu, czy to jest na zasadzie, o Boże, czy to jest na zasadzie, ej, coś musi być w jej życiu, skoro ona chce tak żyć. Coś fascynującego, nie? To też dziedzictwo Kościoła nam pokazuje, nie? To życie zakonne, które tak naprawdę niesie Kościół jakoś też, nie? Które się rozwija, przemienia, które się odkrywa wciąż na nowo. To też sobą nas uczy, nie? Żeby odkrywać na nowo, nie? Franciszek woła o świeżość. To też uwalnia z lęku, nie? Że nasze życie może być szczęśliwe, może być owocne. Nasze życie może być też przygodą, taką przygodą, w której spotykają nas różne sytuacje i fascynujące, i jakoś trwożące, i takie bardzo spokojne, nostalgiczne. Dzisiaj dzień na SDM jest o powołaniu i było świadectwo małżeństwa. I bardzo mi się spodobało, jak porównali Eucharystię do takiego momentu największej jedności małżonków. Bo mi się wtedy przypomniało, że tak jest w moim życiu. Nie? Że to nie jest tak, że trzeba się skupiać tylko na tym, co się robi, na tym, czym jest dobrze czy źle. Ale powinno mi się zadać sobie pytanie, czy w moim życiu jest tak, że Pan Bóg jest dla mnie najważniejszy. Bo jeśli chcę, żeby moje życie było płodne, żeby moje życie wydawało jakiś owoc, żeby coś urodzić w życiu dobrego, to musi być to spotkanie z Panem Bogiem. I to takie spotkanie właśnie w takiej świeżości, o której dzisiaj już tyle mówimy, zieloność. Tak, że tam mamy folię, tak, świeże pomidorki, te sprawy. Niech będzie, ale czy to tak jest, no nie? Że ja też dbam o to, żeby ta moja relacja była ciągle taka, tak dobra jak relacja z moimi przyjaciółmi, z tymi ludźmi, których Pan Bóg mi daje we wspólnocie, z moimi siostrami. Czy tak samo dbam o tę relację z Panem Bogiem, któremu oddam swoje życie. I to nie na trochę, tylko na ślubowałam właśnie, złożyłam śluby wieczyste. I to nawet nie są śluby jak małżeństwo, nie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Nie, ale tak. Ja ślubowałam, nie, jakby to były śluby wieczyste. Czyli że, no, że wierzę, że Pan Bóg jakoś to moje życie ogarnia i chcę, żebym z nim była wiecznie. Czy ja też tego chcę? A on na pewno jest tego wart. No on tak. Tak się objawia. No, to mam pewność, że Pan Bóg jest zawsze wierny. Jest słowny i wierny.